Witajcie, oto znowu ja, pan Chudy. I oczywiście przed tym meczem dużo z Milanem trenowaliśmy. I oczywiście też czytałem wasze wszystkie propozycje i jedna się sporo powtarza, Abiaty na bramkę. No w sumie Abiaty gra tu dłużej niż Diego Lopez. Czemu nie? Jeszcze było o Bonerze na obronę. Też możliwe, że tak się stanie. O, może tak. Zobaczymy, może wejdzie Bonera w połowie, ale teraz naszym jedynym celem jest wygranie meczu z Juventusem, bo no mamy te dwa zwycięstwa w dwóch meczach, ale były one dość szczęśliwe tak naprawdę. Ten skład nie do końca potrafi się może ze sobą zgrać, dlatego mam nadzieję, że moje treningi i wszystko pomogło i że teraz Juventus zostanie zniszczony na San Siro. Zaczynamy. Arjen Robben z przedpola karnego. Robben, no minimalnie celnie. A tak przy okazji Andrea Pirlo gra w swoim byłym klubie przeciwko swojemu byłemu klubowi. Okej, Juventus prowadzi. Lichtsteiner przeszedł wszystkich i zdobył bramkę. Niesamowite. Arjen Robben. Robben do Ibrahimowicza. Zlatan Ibrahimowicz. Gol. Pierwsza bramka Szweda w końcu w Serie A. Dopiero w trzecim meczu Zlatan Ibrahimowicz zdobywa bramkę. Asysta Arjena Robbena. No i Milan wraca do gry w tym meczu. Ronaldinho w polu karnym, jeden zwód, strzał, nic z tego, czy Zlatan dobije, Ibra dobija i gol prowadzi Milan. Druga bramka Zlatana Ibrahimowicza. No widać, że się obudził, gdy zobaczył, że zmieniający go Destro w ostatnim meczu zdobył bramkę. Arjen Robben przejął piłkę. Robben do Ibrahimowicza. Zlatan biegnie, ale szybkości trochę brakuje, podaje do Robbena. Robben w polu karnym, nic z tego. I dobrze broni Abiaty. Niecelny strzał. Okej, jest dobrze. Końcówka pierwszej połowy. Milan prowadzi. Czy utrzyma to prowadzenie do końca? Zobaczymy. Alex do Kaki. Kaka oddaje do Alexa. Milan już teraz rozgrywa piłkę spokojnie. Trochę na czas, może do końca. Faul. Faulowany był Ronaldinho, dokładnie. I rzut wolny dla Milanu jeszcze. I niecelne podanie w wykonaniu Ramiego. I koniec pierwszej połowy. 2-1 prowadzi AC Milan. A tak przy okazji są szumy na nagraniu, no nie? Są szumy. Idzie to zlikwidować właśnie. Nie wiem, bo to mi się pojawiło po aktualizacji sterowników. No i właśnie teraz chyba jedynym sposobem, żeby to zlikwidować, jest zakupienie takiej małej przejścióweczki czy coś, żeby podłączyć mikrofon na USB i wtedy tego nie będzie. Bo to jest jednak trochę denerwujące, nie jest aż takie głośne bardzo, ale czuć i kilka osób o tym w komentarzach wspominało, dlatego jest reflink w opisie, więc jeśli chcecie mnie wspomóc w zbieraniu na to małe główienko, to musicie się zarejestrować, tylko oczywiście nie musicie, jeśli chcecie, to wystarczy, że się zarejestrujecie w tym linku, w tej grze, tam jakaś tam jest, szczerze nie wiem jaka, ale nie najgorsza podobno. I rejestracja, tylko rejestracja tutaj coś daje, samo kliknięcie nic nie robi. Tyle z mojej strony, jeśli chcecie, zachęcam bardzo, się przyda i szumy mam nadzieję jak najszybciej wyeliminujemy z moich filmów. Abate przejmuje piłkę. Podanie do Ibrahimowicza. Ibrahimowicz biegnie. Zlatan, dajesz Zlatan. Idziesz po hat-tryka Zlatan. No może jeszcze nie teraz, ale Ibra, uderzenie i gol! Zlatan Ibrahimowicz zdobywa hat-tryka w tym meczu. Cóż za niesamowity występ szwedzkiej supergwiazdy. I Bonaventura w polu karnym uderza i bramkę zdobywa. Ależ mecz Milanu. Bonaventura 4-1. Widać, że po ostatnich dwóch, no średnio udanych meczach, menadżer Chudy, no znacząco poprawił grę zespołu. I podanie do przodu, do Kaki. Kaka do Ibrahimowicza. Zlatan Ibrahimowicz, czy będzie 4? Znaczy, czy będzie jego czwarta bramka, ale nie ma jego czwartej bramki. Ibra tym razem nie trafia.
Oj! Juventus atakuje i wstrzymałem grę. To dlatego, że chcę wpuścić Zapatę jeszcze, tak na końcówkę. I gol dla Juventusu. Znaczy nie, to była pewna bramka, tylko że nie chciałem teraz wstrzymać gry, przypadkiem wstrzymałem, myślałem o tym, żeby potem wstrzymać i teraz wstrzymałem, ale wiecie o co chodzi. W każdym razie gol dla Juventusu, tutaj Alex się gdzieś zatrzymał, no i Pepe. I koniec meczu, 4-2 zwycięża AC Milan, no i tutaj już pokazali swoją prawdziwą siłę Rossoneri. I zawodnikiem meczu oczywiście Zlatan Ibrahimović. Świetnie. Świetny mecz Szweda. Zdobył hat-tricka. No i teraz już powinniśmy mieć pierwsze miejsce w lidze. Dokładnie, mamy pierwsze miejsce i po trzech meczach tylko dwa kluby mają komplet punktów. A teraz czas na mecz z Empoli. O pańskiej pracy, dobrze. A Empoli to jest na miejscu 19. Dlatego myślę, że decyzja może być tylko jedna, czyli że symulacja w tym meczu, no nie? Jeszcze chyba nic w tej serii nie symulowaliśmy, więc czas na ten... Chyba, że symulowaliśmy. Nie, nie symulowaliśmy, więc chyba, że mecze towarzyskie symulowaliśmy, więc czas na ten pierwszy raz. I po 10 minutach Bonaventura zdobywa bramkę i czerwona kartka dla prawego obrońcy Empoli. Uj, wyrównują! Miche di Lidzizle. Druga połowa. Czy Milan tutaj wygra? Hello! Milan! Bonaventura kontuzjowany! 20 minut do końca! I 1-1! Tak! Brawo! I teraz mamy tyle samo punktów co Roma nawet, czyli że nadal jest dobrze. Kontuzja zawodnika, Bonaventura 6 dni. Montolivo, nie jest ci tu dobrze. A, ty musisz grać, chłopie, ty musisz grać. Dobra, mieliśmy jeszcze wpuścić De Sciglio, zapomniałem o nim, też o nim pisaliście. Więc chętnie to gdzieś... Kurde, zrobimy, tylko nie mam miejsca tu na nikogo. Bo na Aventura chwilowo nie zagrasz, bo jesteś nie w formie. Niech zagra, o właśnie, De Sciglio. I Montolivo musi zagrać gdzieś. To musi wejść na ławkę. Za kogo? Za Lopeza? Sorry, Lopez. Zagrasz kiedyś, zagrasz. Naprawdę. Uwierz mi. Zobaczymy, jak będzie wyglądać sytuacja tutaj w meczu z... No, 16 miejsce. A jak wygląda kalendarz dalszy? Czy ten mecz opłaca się? Kurde, no nie ma. Dopiero potem by była Fiorentina, więc chyba zagramy ten ostatni mecz września. I no, przydałoby się w nim wygrać. Bonaventura, no, El Shaarawy, tu jesteś, świetnie. No i Lopez może wrócić na ławkę. Chyba, że tak. Chyba, że Abiati gra w lidze, Lopez w lidze mistrzów. O. A w lidze mistrzów nie gramy, kurde. W pucharach. Nie mam pojęcia. Dobra. Może Paletcie tak dać szansę jakąś, bo Rami jest nie w formie, co wy na to? Czemu nie? Bonera na razie nie. Bonera też potem wejdzie z Zapatą 7 dni na ławce, ale Zapata wejdzie w tym meczu. De Sciglio gra. Montolivo wejdzie na pewno, tylko gdzie on jest. A dobra, jest na ławce już. Fan Hinkela jeszcze bym chciał gdzieś wpuścić, ale dobra. Nieważne, zobaczymy, jak się rozwinie sytuacja w meczu. Na razie zaczynajmy to spotkanie. 28 września na wyjeździe gra Milan. Jeden remis na razie mam, ale żadnej porażki póki co. Może zakończymy sezon bez porażki, co by na to. Tak więc zaczynamy ten mecz. I prowadzą przeciwnicy, gospodarze. No dobrze. No dobrze, nie jest dobrze, ale my to jeszcze wygramy. Ronaldinho! Ronaldinho, będzie szansa! Ronaldinho, uderzenie! Ronaldinho, gol od słupka! No i to jest pierwsza bramka Brazylijczyka w Serie A! Ale szybka odpowiedź Milanu na straconą bramkę. I Arjen Robben biegnie. Robben! Dobrze, Robben mija! Będzie szansa na pierwszą bramkę Holendra w Serie A, zobaczymy. Robben z lewej nogi zablokował obrońcę, który się chyba przypadkiem przewrócił. Robben podaje do Kaki. Ricardo Kaka z lewej nogi nie trafia. Końcówka pierwszej połowy. Chyba ta pierwsza połowa jednak zakończy się remisowo, bo wątpię, żeby teraz któryś z zespołów jeszcze zdąży strzelić bramkę. Dokładnie, sędzia skończył. 1-1 jak na razie. Nie jest dobrze. Dobra, dajmy odpocząć Pirlo. Jego się, wiem, nie zdejmuje, ale Montolivo też jest ważny. Musi zagrać.
I za Patę jeszcze wpuśćmy za Alexa, który jest chyba najbardziej zmęczonym obrońcem i masz dodatkowo żółtą kartkę De Jonga. Jeszcze trzeba gdzieś wpuścić De Jonga. Dobra, kiedy się go wpuści. Tak więc zaczynamy drugą połowę. Montolivo do przodu do Ibrahimowicza. Ibra biegnie. Ibra uderza i Ibra bramkę zdobywa. 2-1 prowadzi Milan w tym spotkaniu. Antonelli do Kaki, Ricardo Kaka, Ibrahimović do Robena. Czy Holender w końcu zdobędzie to swoją bramkę? Nie zdobędzie. Chyba że już zdobył. Nie zdobył jeszcze Robben żadnej bramki dla nas. I Ibra uderzenie, nie ma nic z tego, Robben dobitka, też nic z tego. Ricardo Montolivo do De Sciglio. Faul, rzut karny dla Milanu. No i pięknie. Będzie teraz może pewniejsze zwycięstwo, tylko trzeba jeszcze tą jedenastkę wykorzystać. De Sciglio faulowany. Kto by się go tam spodziewał? I Ibrahimović będzie wykonał rzut karny. Czy Szwed to wykorzysta i zdobędzie swoją drugą bramkę w tym meczu? Musimy zobaczyć tabelę strzelców. Czy Ibra jest bliski zostania królem strzelców? Zlatan Ibrahimović trafia! 3-1 prowadzi Milan. Montolivo do Ibry. Ibra idzie po hat-tricka kolejnego. Ibrahimović, nic z tego, jeszcze raz Ibra z główki i nie trafia, trafia w poprzeczkę i Kaka i w obrońce. I Ricardo Kaka do przodu. Ibrahimović minął go, obrońcy wyprzedził go. Ibra hat-trick. Kolejny hat-trick Zlatana Ibrahimovića. Niesamowity Szwed po powrocie do Milanu, ale potrzebował trochę czasu na to, żeby się rozkręcić. I Arjen Robben idzie po piątą bramkę dla Milanu. Czy ją zdobędzie? No i po pierwszą dla siebie. To jest też dla niego ważne. I Arjen Robben, no był blisko, przeszedł, uderza za zamieszanie. Wstawaj Robben. No nic z tego. Nic z tego. Koniec. 4-1 zwycięża Milan. I tym samym skończył się nam wrzesień. Ibra oczywiście z zawodnikiem meczu. Tak więc przechodzimy dalej. I mamy nadal drugie miejsce w lidze, bo Roma też zwyciężyła swoje spotkanie. No dobrze. A, piszą o tym, że Chelsea jest sprzedany. Okej. Zobaczmy, czy ktoś się rozwinął. Ja już widziałem, rozwinął się De Sciglio. Rozwinął się Alex chyba. Tak? Czy nie? Antonelli? Chyba nie, Antonelli nie. Robben się rozwinął, proszę Państwa. Pirlo znowu spadło. Ronaldinho i Kaka bez zmian. Ibra się rozwinął. Ibra ma 91 za te wszystkie hat-tricki. Abate nie. Montolivo się rozwinął. I w sumie chyba tyle. Bonaventura? Bonaventura nie, miał 89. Też tyle to El Sharawi. Rami nie. Meneza jeszcze mam. Mam tyle gwiazd. I trzeba to wszystko wykorzystać. Tyle wspaniałych zawodników, których no, szkoda, że siedzą gdzieś. I tak, wpadłem na taki pomysł, żeby bramkarze grali miesiącami. Czyli, że jeden miesiąc gra ten, czyli, że wrzesień grał Abiati, załóżmy. Czyli, że teraz październik należy do Lopeza. I wpuśćmy Ramiego może ponownie za Paletę, który Paleta też jest bez formy. Różnie bywa. Bonaventura już powraca, zacznie od ławki. Mamy cholernego Meneza jeszcze, którego też gdzieś trzeba... A, mamy zrobić skład B, o! No to robimy w takim razie skład B. A mecz z Chievo... Mecz... Oni są na miejscu 9. To może by tak wypadało zagrać. Co wy na to? A Hellas jest na miejscu którym? Hellas Verona jest na miejscu 16. Dobra, ale stwórzmy jeszcze skład B. Nowy skład B. Okej. I w składzie B znajdzie się Ricardo Montolivo. Znajdzie się może inna formacja w ogóle składu B. Co wy na to? W ogóle tak, serio, inna by się przydała. O, coś takiego. I dobrze. W składzie B znajdzie się Montolivo, Van Hinkel, De Jong. No, za sobie na razie tak było, obrońcy tak zmieniamy. Zapata. Zapata, gdzie jest Bonera? Czy już go wpuściłem? Nie mam Bonery jeszcze. Bonera.
Okej, okay, Bonera. Dobrze. Borcetti, czy jak mu tam? Menes. Jerry Menes na ataku oczywiście. Na lewym skrzydle znajdzie się... O, to jest pytanie. Honda? Nie, Honda na prawym się znajdzie. Za Ronaldinha. Honda na prawym. Muntari na ławce. Za Pirlo. Chyba, że zrobimy tak. O, Destro i Menes. O, w ten sposób. Dobrze jest. Antonelli, to tu by się przydał jakiś inny. Armero. Okej. I na bramce, no nie wiem. Agassi? Co wy na to? Ile ma lat Agassi? 30 ma, kurde. Cienko. Abiatimur. O, jak jeden gra tu w tym miesiącu, to drugi będzie grał tu. O, takie coś. Kto jeszcze nie gra? Essien nie gra w podstawowym. Robena zmieni. I Poli jeszcze. Za Ibre. O. Nie mamy napastniku na ławce, już widzę. Ale dobrze. Niech będzie. Paleta, Alex. No dobrze, mniej więcej jest Suso jeszcze. Suso. Za Szarałego wypadało, nie? Bo tamten jest pod tym podstawowym składzie jako tako. Więc dobrze, to jest skład B, proszę Państwa. To jest skład B, który... No nie wiem, kiedy zagra. W najbliższym czasie coś zagra. Tylko kiedy? Z Cagliari? Nie mam pojęcia, z kim oni tak naprawdę mogą zagrać. Może z tym Ciewo. Czemu by nie? Co by na to? Nie wiem, jeszcze się zastanowimy, a w tym momencie już to jest koniec tego odcinka. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnym. Przypominam o reflinku w opisie. Pozdrawiam, cześć!